Kilkadziesiąt osób wzięło udział w 7. edycji biegu zimowego wokół Jeziora Tarnobrzyskiego. Mimo iż niedzielna aura raczej przypominała wczesną wiosnę niż środek zimy, to porywisty wiatr mógł mocno dawać się we znaki miłośnikom biegania i marszu z kijkami. Zgodnie z ideą bieg miał charakter rekreacyjny, a jego celem było integracyjne spotkanie sympatyków biegania. Dla startujących przygotowano dystans liczący około 10 km, czyli jedno okrążenie wokół jeziora, który dla wielu był świetnym treningiem przed zbliżającym się sezonem. Cudowna pogoda. Właśnie przed wyjściem z domu postanowiłam pobiec, ile fabryka da, także świetnie udało się, ekstra się biegło. Wreszcie nie muli nas ten śnieg, chociaż w śniegu też fajnie się biega. Bardzo fajnie pogoda dopisała, także tylko biegać. Zaraz przerzucam się na rower i tak 50, może 100 km jeszcze dzisiaj. Mimo iż tego dnia nie mierzono czasu, to na trasie nie zabrakło zawodowców. Najszybszym z nich okazał się być tego dnia Michał Wojciechowski z klubu biegacza Witar Tarnobrzeg, który dzień wcześniej z powodzeniem startował w halowych mistrzostwach Polski. Mieli mistrzostwa Polski wczoraj w Spale niesłyszących, no i złoto na 1500 i na 800 złoto, także no fajnie. No ale najważniejsza impreza jest w marcu, w połowie marca mistrzostwa Europy. No i do tej imprezy się przygotowujemy, także dzisiaj tak troszeczkę z marszu, wczoraj w nocy przyjechał. No i dzisiaj jak widać, no wygrał, no ale to dzisiaj jest bieg rekreacyjny, także tutaj nie ma jakiegoś ścigania zawodników wyczynowych, także potraktował to troszeczkę luźniej, ale mimo to jest w dobrej formie, także w wspaniałej kondycji, w dobrej formie wygrał to dzisiaj, także ten bieg rekreacyjny. Michał Wojciechowski to nie jedyny mistrz, który wystartował w biegu zimowym. Od kilku lat regularnie na trasie melduje się bowiem pani Iwona Szczur z Nowej Dęby ze swoimi dwoma suczkami Azą i Jawą. Ten zgrany team w ubiegłym roku drugi raz z rzędu sięgnął po Mistrzostwo Polski w dog trekkingu, zwyciężył również w Pucharze Polski, na który składało się 6 biegów rozgrywanych w różnych częściach kraju. Border Collie to są specyficzne psy. Raz, że podaje się, że to jest najbardziej inteligentna rasa, dlatego one słuchają się wszelkich komend, zwłaszcza jak biegamy w rejonie górskim, no to pies musi być pomocnikiem, nie może przeszkadzać, także one na komendy prawo, lewo, zwolnij, przyspiesz, także one się doskonale pod tym względem szkolą. Poza tym są to psy, które mówi się, że mają ADHD, czyli muszą się wybiegać, uwielbiają ruch, no i uwielbiają pomagać przede wszystkim człowiekowi, współpracować z nim. Doskonale podciągają na podbiegach i wiedzą, że pani musi wygrać. Bieg zimowy tradycyjnie otwiera tarnobrzyski cykl biegowy, organizowany wspólnie przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Klub Biegacza Witar. To tak już się w Tarnobrzegu utarło, że mamy ten zimowy bieg, później na wiosnę jest bieg siarkowca, głównie organizowany przez Witar, później nasz maraton wkoło jeziora Tarnobrzeskiego, ale i półmaraton i 10 km. No i na jesieni tradycyjny już 41. bieg imienia Alfreda Frejera, czyli z Baranowa Sandomierskiego do Dzikowa. Zapraszam pana. Oczywiście, zapraszamy wszystkich, nie tylko zawodowców, amatorów, dziennikarzy też.